Witam kochani widzowie w niedzielę. Dziś seria Luźne Rozmowy. Tematem będzie kompostowanie ludzkich zwłok. Waszyngton został pierwszym stanem w USA, który zalegalizował kompostowanie ludzkich zwłok. Od nowego roku mieszkańcy stanu będą mogli wybrać, czy po śmierci chcą zostać pogrzebani, skremowani, czy podani naturalnemu recyklingowi. Jak pisze BBC, na wprowadzenie takiego prawa amerykańscy mocodawcy zdecydowali się z kilku powodów. Jednym z nich jest po prostu kurczący się zasób gruntów, który można przeznaczyć na stworzenie cmentarzy. Jest też kwestią ekologii. Taka metoda w porównaniu do standardowych opcji pochówku powoduje znaczną mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują również na dosłowny, pośmiertny powrót człowieka do korzeni. No więc jak wygląda takie kompostowanie? Kompostowanie ma się zacząć od umieszczenia ludzkich zwłok w stalowym, szczelnym, sześciokątnym kontenerze, do którego wkłada się również lucernę, zrębki drewna i słomę. Po zamknięciu kontenera ciało w naturalnym procesie rozkłada się przez 30 dni. W efekcie uzyskuje się dwie taczki pełne kompostu. Otrzymuje je rodzina, która może wykorzystać je do uprawy kwiatów. A co o tym wszystkim wy myślicie, widzowie? Piszcie w komentarzach. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.